Browary Warszawskie to nieistniejący obecnie browar w Warszawie. Został utworzony na bazie upaństwowionych browarów Haberbusz i Schiller. Produkował on m.in. piwo królewskie. Siedziba browaru znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej 58 na 70. Historia browaru rozpoczyna się w 1846 roku, kiedy to Haberbusz, Schiller i Klawe zakupują licencję browaru Jana Gieskofera przy ulicy Krochmalnej, w którym uprzednio pracowali. Wraz z upaństwowieniem przedsiębiorstw przemysłowych, w tym i browaru, w 1946 roku zadecydowano, aby z powodu zniszczeń nie odbudowywać zakładu w dawnym miejscu, ale decyzję jednak zmieniono i w 1949 roku rozpoczęto jego odbudowę. Po likwidacji browaru w 2004 roku w zabudowaniach początkowo mieściły się magazyny, później przystąpiono do wyburzeń budynków. W 2007 roku teren browarów był już praktycznie pusty. Ostatnie niewyburzone zabudowania znajdowały się jeszcze między ulicą Krochmalną a Chłodną i były to warzelnia, stacja uzdatniania wody, laboratorium oraz ciąg podziemnych korytarzy. W 2014 roku nieruchomość została kupiona przez spółkę Echo Investment i rozpoczęto tam pracę nad wielofunkcyjnym kompleksem Browary Warszawskie, łączącym przestrzeń biurową, mieszkalną oraz strefę gastronomiczną i usługową. W dwóch latach przygotowywania terenów pod inwestycje, w październiku 2016 roku, spółka budowlana Mostostal Warszawa rozpoczęła realizację spektakularnego projektu stworzonego przez architektów z pracowni JEMS Architekci. Szacowana wartość całej inwestycji to ponad 500 milionów złotych. Inwestycja składa się z 6 nowych, zbudowanych od zera, budynków mieszkalnych, 4 obiektów biurowych oraz 3 odrestaurowanych budynków zabytkowych. Pomiędzy budynkami deweloper stworzył atrakcyjną przestrzeń publiczną. Na terenie browarów warszawskich powstało dużo przestrzeni wspólnych, takich jak placyki, miejskie ogrody i dziedzińce, wokół których znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy i punkty usługowe. Mają one za zadanie harmonijnie łączyć w całość nową i zabytkową część inwestycji. W sumie na terenie nowych browarów warszawskich powstało prawie 16 tysięcy metrów kwadratowych nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich. Powstały też nowe ulice, w tym zupełnie nowy odcinek Krochmalny. Całość rozplanowana jest na 4,5-hektarowej działce. Pracownia ogrodownia zrealizowała przestrzeń zieloną i małą architekturę dla browarów warszawskich. Na terenie inwestycji umieszczono około 100 drzew o wysokości sięgającej aż 15 metrów. Do ich posadzenia wykorzystano dźwigi. Do dodatkowych nasadzeń wykorzystano również miejsce w donicach z betonu architektonicznego. Wyjątkowe dla browarów warszawskich są zagłębione sektory miejskie, znajdujące się głęboko poniżej poziomu terenu. Zagospodarowano je jako otoczenie zabytkowych piwnic dawnych browarów, przekształconych obecnie w powierzchnię restauracyjną. Skład budynków odrestaurowanych w obszarze terenu inwestycyjnego wchodzi również pięknie zrewitalizowana willa Schiellego, dawnego właściciela browaru, mieszcząca się pod adresem ulica Grzybowska 58.
Podsumowując to miejsce, uważam, iż jest tu wykonana solidna robota w aspekcie rewitalizacji terenu poprzemysłowego. Warto samemu odwiedzić browary warszawskie, by przekonać się, jak urokliwym miejscem jest ten kawałek Warszawy. Nowe zderza się ze starym. Historia z teraźniejszością współgra jednak w tym architektonicznym tańcu i nie kłóci się ze sobą. Architektura jest niebanalna i zdaje się szanować przemysłową historię budynków niegdyś tu stojących. Warto zapuścić się w te tętniące życiem alejki, zagłębione w ziemi restauracje i odkryć samemu to magiczne miejsce. To tyle w tym materiale. Zachęcam do subskrypcji i zostawienia komentarza pod filmem. Cześć!